Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj wstawię inkubator, znaczy załaduję inkubator i rozpocznę kolejną inkubację. A przed chwilą znalazłem następne jajeczko od tej kury. O, od tej. I w tej samej miejscówce. W drewutni się tam niesie. Ale powiem wam, że znowu dzisiaj jakiś jastrząb czy inny kurzaj się zakręcił u góry. Wszystkie kury się zbiegły do kurnika. Zaraz się przejdę jeszcze tutaj w koło, czy nie ma jakichś śladów piór odpukać. No ale na razie nie widzę, żeby któreś brakowało. Tak na oko. To poprzednie. Tak szedłem śladami piór białych. No i w lesie znalazłem miejsce, gdzie ten pies ostatnio dziki sobie widać oskubał tutaj. Tak myślę, że to pies, może lis. No ale ponoć pies, ponoć był tutaj widziany. On wziął tam z samego płotu, go musiał dziabnąć i tutaj sobie zaniósł. No ale odpukać poza tym nic innego nie widzę tutaj, więc jest nadzieja, że żadna nie zginęła tym razem. No niestety idzie wiosna, lisy nie lisy będą mieć młode, te drapieżne ptaki też będą coraz bardziej polować. Muszę jakoś tu ogrodzić, no póki co tutaj kury się trzymają w środku, ale to chwila, moment i są na zewnątrz. No ta siatka mi tam za dzień, dwa ma przyjść. To spróbuję ją ogrodzić, tam 25 metrów, to nie za dużo. Ale zobaczę, czy to zdaje egzamin, czy to się nadaje. Jak się nadaje, to zaraz kupię więcej i ogrodzimy tutaj porządniej. W sensie to założymy, żeby nie przechodziły. To czas zacząć inkubację. Lisy, jastrzębie wybierają kury, no to musi iść następne pokolenie. Nie, no tak naprawdę to muszę ogarnąć te ogrodzenie, bo to już przesada się robi. Ciągle strach przed tymi drapieżnikami. Tu mam te jajeczko dzisiejsze od tej szczupkiem. Zaraz będę tutaj opisywał. Taką wielką strzykawę sobie kupiłem, żeby tutaj dolewać wody. Bez problemu naleję trochę na początek i zaraz wstawiam jajka. 160 ml nabrane i daję do środkowego korytka. Trochę mi się polało, ale to nic. No dobra, o tak mogłem zrobić. Daję to radę, zobaczymy jak będzie z jajkami. Teraz jajka, niektóre są tak strasznie umorusane, to je przetrę, ale nie będę je mył, tylko przetrę je na sucho. I mam tak, trochę tych małych jajek od moich kurek ozdobnych. Perła tylko się nie ba w tym teraz. I zielone jajka od sąsiada mam 40 sztuk i już to tu układam. A Perła oczywiście na swoją miejscówkę musiała wskoczyć. Sieć i nie przeszkadzaj, żebyś jajek nie potukła. Zaraz odpalamy, Perła, będziesz miała tu więcej do oglądania za 3 tygodnie. Zielone od sąsiada wyłożone. Jak widzicie, tym razem będę inkubował przynajmniej przez pierwszy tydzień bez tej kratki do półautomatycznego obracania, bo chcę więcej jajek nałożyć. Nawet z górką nałożę, bo część moich jajek to ja znalazłem w gnieździe, w drewutni i tam małe szanse, że większość będzie zalężona. Pewnie mniejszość, no ale spróbujemy. No bo co z nimi zrobić? Wyrzucić szkoda, one tam są od tej ozdobnej kurki, tej białej z takim pióropuszem, z takim kapeluszem, pióropuszem. Jak zwał, tak zwał. Prełka, spokojnie tam. Nie strasz kurczaków. Perła, znowu mi trypitki porwiesz. Uważaj. No jak już spokojnie leżała, tak teraz znowu tutaj fisiuje. Się popisuje przed kamerą. Nie Perła? Perła, nie popisuj się przed kamerą. I tak masz pełno widzów, o. Tak sobie leż spokojnie. Dobra, to dokładam teraz tych moich małych. O, jedno już widzę, niestety jest pęknięte. Nie przyuważyłem wcześniej. To układamy. Nie są jakieś super czyste zwierzchu, je co najwyżej. Te najbardziej brudne delikatnie przetarłem, ale nie za mocno. Zobaczymy, ile ich tutaj wejdzie. Widzę, że już się kończy nam miejsce na pierwszej warstwie. Żeby nie było tak ciężko przekładać.
wezmę markera, porobię X-y, żeby wiedzieć, na której stronie jest przełożona, a na której nie. I tak to się prezentuje, aż 73 jajka daje. No, bo tak miałem odłożone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przez pierwszy tydzień będę miał trochę roboty z obracaniem, bo to jedne na drugich, trochę sztuk. Ale tak jak mówię, spodziewam się, że duży procent będzie niezalężony. To mi po tygodniu odpadną i będzie już normalnie. A szkoda, żeby potem, tak jak ostatnio, tylko pół inkubatora chodziło, bo za ostatnim razem tylko 20 parę jajek zostało po tygodniu. No to szkoda, jak zostanie teraz tak ponad 40, to będzie luks. Szczególnie, że tu jest dużo sąsiadów, sąsiada jajek, to potem tych kurczaków i tak mi za dużo nie zostanie. Jak będzie 20 dla mnie, to będzie dobrze, jakoś się tam podzielę z sąsiadem. I ważna chwila teraz. Nakładamy przykrywkę i odpalamy. Ruszyło. Na razie w środku 21,4. Zaraz powinno podgrzać. Idę poszukam tego małego termometra, tam podrzucę, i higrometra, żeby mi pilnował wilgotności. To montuję te ustrojstwo. W ciepłym miejscu leżało na zmywarce, a zmywarka teraz chodziła. To ma trochę wyższą temperaturę niż rzeczywiście, ale porównywałem z innym, to było w miarę podobnie. O, tak go ustawię. Będzie coś widać tutaj z zewnątrz. No i tak jest w miarę wysoka ta wilgotność. Przez pierwszy okres nie będę za dużo dolewał tej wody. Po troszku tam, po setce, co dwa dni może, żeby nie było za sucho. Wiem, że niektórzy inkubują całkiem na sucho do 18 dnia. No ale mi za pierwszym razem wyszło, jak dolewałem wody. To zobaczymy. Zrobię tak samo, bo wynik był niezły, tylko z trzech czy czterech zalężonych jajek się nie wykluły pisklaki. To nie jest zły wynik. I odpalone. Oby się udało, jak dobrze pójdzie, to akurat na wiosnę się wyklują. Na pierwszy dzień wiosny sam. Perła! Co ty już tu rozrabiasz? No, rośnijcie szybko, bo tu już kolejne pokolenie idzie. Za 3 tygodnie waszą miejscówkę zajmą następne maluchy, aby do kurnika. Perła, uważaj! Znowu mnie trytytki porwiesz. O, jaka ty agresywna jesteś. Perła to tak gryzie, że prawie nie czuć. Odkąd miała kociaki. Bo wcześniej to jak użerła, to do krwi. A potem jej się odmieni. I łapie też tak pazurami, żeby nie bolała. Przez ten czas, jak montowałem dla was pierwszą część tego gniota, to postawiłem kamerę do karmnika. Trochę z jednej, trochę z drugiej strony. Idę to zgram, zobaczymy, czy się jakiś nagrał. Poszperałem, co to za ptaszki tu przylatują, i wychodzi na to, że to sikora uboga albo czarnogłówka, ale wydaje mi się, że czarnogłówka, bo czarnogłówki mają większe śliniaki. O, teraz wam zrobię stopklatkę i pokażę, o co chodzi, co to ten śliniak. Niby te ubogie mają mniejsze, no tak patrząc po wyglądzie bazy, to prędzej by tutaj ubogie przyleciały, jak sama nazwa wskazuje. Ale jednak wydaje mi się, że to czarnogłówka. Taka ciekawostka o tych ptakach to to, że one same sobie robią dziuple w drzewie, jak dzięcioł. O, a o dzięciołach ostatnio była mowa u mnie na gniotach. To się dobrze zgrało. Może ten dzięcioł, co tam przemieniony, to w czarnogłówkę kogoś przemienił. Gdzieś ty była, łobuzico. Po tym, jak wam powiedziałem, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystkie są, to jeszcze raz obszedłem i nigdzie tej nie było skubanej. Już myślę, pewnie jakiś jastrząb ją dziabnął.
A teraz wychodzę z domu, ona jest. Możliwe, że ona też ma gdzieś gniazdo skitrane, gdzieś w drewutni, albo nie wiem, gdzieś w lesie, bo zaczęła nieść jajka, a już od paru dni nie widzę, żeby ona niosła tutaj. A tak o, jak był alarm i wszystkie się zbiegły, to rzeczywiście jej nie widziałem. Ale dobrze, że jest, już się o nią bałem. I to by było wszystko na dzisiaj. Za tydzień na pewno zrobimy prześwietlanie jajek. Jak ktoś nie chce przegapić, to niech da suba. A ja na dzisiaj się z wami żegnam. Na razie, cześć i do zobaczenia jutro.